Ale witam was, witam też gości, bo mamy tutaj bardzo dużo, już 140 osób, a dopiero zaczynamy, więc na pewno mamy masę gości, osób, które są pierwszy raz na Klubie Zdrowego Życia, więc witam was tym bardziej serdecznie i przechodzimy do konkretów, także słuchajcie, bierzcie coś do pisania i zaczynamy. Mamy dzisiaj oczywiście jak co czwartek, moi drodzy, jak co czwartek, Klub Zdrowego Życia. Ja jestem Dariusz Mietnicki, miło mi powitać was tutaj serdecznie, jestem osobiście tatą trójki wspaniałych dzieci, od 5 lat prowadzę konferencje i kluby związane właśnie ze świadomym życiem i zdrowiem. W ramach również ogólnopolskiej kampanii Żyję Świadomie robimy konferencje na terenie Polski i zagranicy i powiem wam, że w ciągu ostatniego roku na konferencjach właśnie naszych, gdzie mówimy na temat zdrowia, nie tylko w dzisiejszym temacie dzieci, ale ogólnie na temat zdrowia, w ciągu roku jest około 30 tysięcy uczestników, także naprawdę bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie i ostatnio zaczęliśmy robić też internetowe konferencje, właśnie takie kluby zdrowego życia. Mieliśmy konferencję na temat alergii, jeśli ktoś z was ma alergię albo szuka rozwiązania na alergię, to zgłoście się do osoby, która was zaprosiła, bo ona ma linki do tych nagrań. Mieliśmy o profilaktyce nowotworowej, o profilaktyce i chorobach tarczycy, mieliśmy o kosmetologii, cera, skóra, paznokcie i tak dalej. Mieliśmy też fantastyczne ostatnio Klub Zdrowego Życia z kobietami w ciąży i w jaki sposób wspomagać swój organizm w ciąży i tuż po urodzeniu. Także też mamy takie nagrania, więc zgłoście się do osoby, która was tutaj zaprosiła. A dzisiaj kontynuujemy Kluby Zdrowego Życia, kontynuujemy nasz przepis na zdrowie, naszą strategię 5 elementów, moi drodzy, ponieważ my podchodzimy do zdrowia holistycznie, bo zobaczcie, bardzo często ludzie podchodzą do zdrowia w taki sposób, że, i ja słyszę to naprawdę non-stop, żeby być zdrowym, wystarczy zdrowo się odżywiać, jeść zielone, jeść zdrowe rzeczy. Żeby być zdrowym, inni mówią, wystarczy tylko ćwiczyć. Jeszcze inni mówią, że trzeba się odżywiać i ćwiczyć i nic więcej nie potrzeba. To jest nieprawda. Moi drodzy, w dzisiejszej dobie, kiedy mamy bardzo dużo zanieczyszczenia środowiska, kiedy mamy bardzo kiepskiej jakości pożywienie, kiedy mamy bardzo dużo stresu i wiecie, dużo różnego rodzaju toksyn i z pożywienia i ze środowiska, nie wystarczy już tylko wzbogacać swoją dietę odżywianiem, czyli zmienić tylko dietę albo tylko uprawiać ruch, dlatego że na pewno znacie ludzi, którzy bardzo dużo się ruszają, a i tak chorują, albo znacie ludzi, którzy zdrowo się odżywiają, a i tak chorują. Chodzi o to, żeby uzupełnić te bardzo dobre sposoby o kilka elementów, które są dzisiaj no, po prostu koniecznością. Jednym z tych elementów są produkty typu suplementy z włoskiego supplementare, czyli wzbogacać. To nie jest coś, co ma nam zastąpić tak, pożywienie, to jest coś, co ma wzbogacić no, niepełnowartościowe pożywienie, tak? Czyli mądra, naturalna suplementacja, czyli mądre, naturalne wzbogacanie pokarmu. Kolejna rzecz, oczyszczenie organizmu, czyli picie dużej ilości wody i mamy też kilka różnych sposobów na oczyszczenie, o tym będzie na innych klubach. I również, moi drodzy, praca ze stresem. O czym my będziemy dzisiaj mówić? To będziemy mówić, moi drodzy, o produktach, które po pierwsze nie mają konserwantów, nie mają GMO, jeśli są w płynie, to są tylko w szklanych opakowaniach, są paskalizowane, a nie konserwowane i zawierają tylko kompletne składniki. Czyli będziemy mówić naprawdę dzisiaj tylko i wyłącznie o produktach najwyższej jakości w 100% naturalnych. Dlatego, że nie wyobrażam sobie, aby naszym dzieciom podawać, wiecie, rzeczy, które no nie są naturalne, nie występują w naturze, są syntetykami. Takich suplementów i takich produktów niestety na rynku jest bardzo dużo. Jestem na tym rynku 6 lat, moi drodzy, a dzieci mam najstarsze 11 lat, więc wiecie, już dosyć dużo tej wiedzy nabyłem przez te lata i naprawdę rynek jest zalany niskiej jakości produktami, które reklamują się, że są dobre dla naszych dzieci. To jest absolutnie nieprawda. Wiele z tych produktów jest, słuchajcie, szkodliwych. Jest szkodliwych dla naszych dzieci. Także naprawdę warto zwracać uwagę na to, co się dzieciom podaje. I dzisiaj usłyszycie historię. Mamy ponad 10 historii osób, które podawały swoim dzieciom różnego rodzaju produkty, czasami nawet leki, w przypadku ich odporności lub braku tej odporności i różnych chorób i doszły do stwierdzenia, że rzeczywiście nie ma co po pierwsze oszczędzać, a dwa nie ma co, słuchajcie, na rynku podać oprócz właśnie pewnych produktów, o których będziemy dzisiaj mówić. A dzisiaj będziemy mówić o polskiej firmie,
o polskich produktach produkowanych tu w naszym kraju, moi drodzy, stworzonych przez polskich naukowców, lekarzy, biologów, farmaceutów, ludzi, którzy naprawdę naturalną medycyną zajmują się, niektórzy z nich od kilkudziesięciu lat, są wykładowcami na wielu uczelniach, są dyrektorami poważnych klinik, są ludźmi, którzy piszą eksperckie artykuły do różnych magazynów na całym świecie, są po prostu ekspertami w tej branży. I będziemy mówić właśnie o produktach DuoLife, które oni stworzyli, eksperci, ale wiecie, nie na zasadzie takiej reklamy, bo my jakby nam za to nikt nie płaci, w sensie, że my teraz będziemy reklamować te produkty, ale będziemy mówić o tych produktach w kwestii historii, jak te produkty zadziałały na nasze dzieci, na nasze pociechy, na różne problemy, które różne osoby miały. Więc będziemy dzisiaj właśnie o tym mówić. Tak, rzeczywiście mamy ponad 200 osób, ale to tylko świadczy o tym, że jest bardzo duże zainteresowanie tym, jak mamy właśnie wzmacniać odporność naszych dzieci. I to jest, słuchajcie, w dzisiejszym temacie. Ja może zacznę. Dariusz Mietnicki, jeszcze raz miło mi was wszystkich powitać. Tak jak widzicie, jestem tatą trójki dzieci, dwójka wspaniałych chłopców i jedna dziewczynka. Dzisiaj nie będę mówił mojej historii, bo mamy dużo tych historii, ale tylko powiem wam, że ja, moja przygoda właśnie ze zdrowiem i ze zdrowymi produktami naturalnymi i medycyną naturalną u dzieci zaczęła się od choroby mojego średniego synka, który w wieku 11 miesięcy zachorował na silną alergię skórną. Przez 3 lata leczyliśmy go różnymi specyfikami, sprowadzaliśmy je, wiecie, z całego świata, bo próbowaliśmy chyba wszystkiego. I powiem wam, że niestety nic nie pomagało. Doszło do tego, że mój synek drapał się do krwi co noc, choroba opanowała całe jego ciało i ja opowiedziałem tę historię na innym klubie zdrowego życia, właśnie na temat, jak wyprowadziłem go w 3 miesiące, moi drodzy, z alergii skórnej, coś, czego lekarze, ani homeopaci, ani jakby produkty, których próbowałem, nie były w stanie zrobić przez prawie 3 lata. Jeśli ktoś was jest zainteresowany, to na pewno zgłoście się do osoby, która was tutaj zaprosiła, ona ma linka. Natomiast mam też historię związaną z moją córeczką, u której, która w ogóle nie miała być na tym świecie, moi drodzy, dlatego że moja żona poroniła i po tym poronieniu lekarze powiedzieli nam, że raczej nie będziemy mieć dzieci. Jeśli będziemy mieli, jeśli ona zajdzie w ciążę, to będzie cud, a jeśli jakby zajdzie już tą ciążę, to na pewno tego kolejnego dziecka też nie utrzyma, bo po prostu ma problem z tarczycą i z organizmem. No i moi drodzy, tutaj również lekarze się mylili, chociaż tak jak mówię, ja nie chcę obrażać tutaj żadnych lekarzy, ale no mówię wam po prostu moje doświadczenia, moją historię, bo mamy wspaniałą córeczkę, która nam się urodziła, ma 2,5 roku i powiem wam jedno, stosując tą całą wiedzę, którą dzisiaj dostaniesz, moja córka widziała lekarza przy porodzie i to był pierwszy i ostatni raz, kiedy miała kontakt z lekarzem, jest bardzo odporna, wszystkie choroby, jakiekolwiek się pojawiają, po prostu jej organizm zwalcza sam, a dzieje się to w bardzo prosty sposób. Otóż my bardzo mądrze działamy na wzmocnienie jej naturalnej odporności, dlatego że Bóg dał nam organizm tak doskonały i genialny, który jeśli tylko dostarczymy mu właśnie odpowiednich składników, jest w stanie zwalczyć każdą chorobę. Co usłyszycie, moi drodzy, właśnie w tych historiach. I mamy, wiecie co? No, mamy same mamy. Nie wiem, jak to jest, czy to tylko mamy są odpowiedzialne w tych domach za historię, no ale mamy właśnie kobiety, mamy, które mają historię swoich dzieci w różnym wieku i niemowlaczki, i 9 lat, i 12 lat. Także przygotujcie sobie coś do pisania i ja zaproszę już pierwszą osobę. Pierwsza osoba to jest, moi drodzy, Ania. Ania, która ma wspaniałe dzieci, córkę i syna, która opowie nam taką historię na temat właśnie walki z sepsą, leczeniem antybiotykami, ospą, gdzieś wiecie, rzeczami typu angina. Bardzo ciekawe historie i jak to właśnie było w jej przypadku. Wiecie co, nigdy nie mówiłam do 213 osób, chociaż Zoomów, które prowadziłam ja, mam już wiele za sobą, więc tym bardziej, Darku, jest mi ogromnie miło i bardzo, bardzo serdecznie was witam. Pierwsza historia zdrowotna związana z moim synkiem. Mój syn miał wtedy, słuchajcie, 3 lata i co chwilę mi chorował. To było takie, wiecie, przeziębienie typowo przedszkolne,
Był 2 tygodnie w przedszkolu, był 2 tygodnie w domu. Ja wtedy już nie pracowałam na tacie, więc jakby mogłam sobie spokojnie pozwolić na to, żeby z nim siedzieć w domu. Natomiast to też był taki czas, kiedy mój mąż wyjeżdżał za granicę i też po jakimś czasie ja doszłam do tego, że to było, że to były takie, wiecie, przeziębienia typowo psychosomatyczne, tak? Czyli po prostu związane z nieobecnością drugiego rodzica w domu. I ten mój syn tak biednie sobie chorował. Ja oczywiście stosowałam wtedy apteczne rzeczy, choć też gdzieś tam w głowie miałam to, że gdzieś na pewno istnieją produkty gdzieś tam naturalne i mogłabym być może obejść się bez lekarza, tak? Natomiast nie wiem, czy pech chciał, czy tak po prostu miało być, Adaś dostał, słuchajcie, zapalenia ucha. Później mieliśmy 39, prawie 40 stopni gorączki po kilku dniach brania antybiotyku, bo to był czas, kiedy jakby ja szłam do lekarza, dawałam dzieciom antybiotyk. Na szczęście miałam na tyle świadomego lekarza, który ten antybiotyk dawał w ostateczności, ale jednak dawał, tak? I po tych kilku dniach z tą wysoką gorączką poszłam już do szpitala. Było to podejrzenie sepsy. Nikt mi nie powiedział słowa sepsa. Natomiast na wypisie mam, słuchajcie, ogólnoustrojowe zakażenie organizmu. Dla mnie jest to sepsa, ja jestem biologiem, więc coś tam kojarzę w tych klimatach. No i słuchajcie, jak oni go już tam oczywiście wyliczyli jakimiś tam kroplówkami, Bóg wie czym w tym szpitalu, to wyszliśmy i ja nadal stosowałam produkty z apteki, takie pewnie się gdzieś tam z nimi spotkaliście, takie plany, jakieś takie serie produktów, które pozwalają podnieść odporność waszych dzieci, tak? Ja to stosowałam kilka różnych produktów, nic nie zadziałało. W końcu jakoś tak koniec czerwca, początek lipca mignęły mi kolorowe butelki na fejsie. Butelki DuoLife są bardzo kolorowe, no właśnie, i gdzieś mi mignęły. I w tym momencie dołączyłam się do jakiejś grupy, nie wiem, DuoLife pomogło którejś ze zdrowotnych grup. Odezwała się do mnie liderka, osoba, z którą do dzisiaj pracuję, i pokazała mi produkty. Słuchajcie, jakby podniosłam odporność, pracowałam dosyć długi czas na odporność mojego syna. Wtedy co stosowałam? Stosowałam przede wszystkim żółtą witaminę C, którą dawałam w dawkach takich 25 do 50 ml. Nie bałam się zupełnie dawek, bo wiedziałam, że jest to naturalny produkt. Witamina C to jest coś, czego organizm nie wytwarza. Jak go masz za dużo, to normalnie wysikujesz, za przeproszeniem. Więc dawałam tyle, ile mogłam. Mój synio, to jest lekko kwaskowate, mój synio bez problemu. Zimną, ciepłą, pił jak leci, za przeproszeniem. Drugim produktem, jaki dawałam, to był Borelis Pro. Borelis to jest rewelacyjny produkt, który to jest pierwszy z lewej z tych kapsułkowych. To jest produkt, który bardzo mocno jest przeciwwirusowy, uodparnia, też jest na robale, ale jakby to jest inna historia. I to mu dawałam. I trzecim produktem, i ten Borelis na początek, ponieważ to były nowe produkty, dawałam mu w ilości, wiecie, 2 sztuk, tak? Bo myśmy jakby, ja nie wiedziałam, jak on na to zareaguje, ale były 2 sztuki dziennie, z czasem dołożyłam mu 3. i do tego dołożyłam jeszcze mu Proselect. Proselect to chyba tu będzie 3. produkt, taki zielony, też w kapsułce. Ja mu ten produkt dawałam w ilości 2 kapsułek dziennie i to stosowałam przez kilka miesięcy. Generalnie oprócz katarów, jakichś tam takich przypadków, wiecie, przedszkolnego gila, za przeproszeniem, nic się wówczas nie działo, tak? Na dzień dzisiejszy to, co stosuję, jeśli Adaś rzeczywiście przyjdzie i widzę, że jest to katar przeźroczysty, który się przeobraża w zielony, a zielony to już wiecie, jest taki nieciekawy. Przy jego wieku dzisiejszym, czyli 5 lat, daję mu do 4 borelisów, to jest dawka uderzeniowa, daję mu 3 proselekty,
Witaminę C odważam się nawet szklankę, czyli tak do 200 ml w ciągu dnia, żeby sobie popijał małymi łyczkami. I jeszcze dołożyłam Duo Life Dzień, czyli białą butelkę, którą też jak ma te gile i jakiś tam kaszel, to też mu daje w ilości nawet do całej szklanki. Czarna butelka, czyli Duo Life Noc, cały czas profilaktycznie 25 do 50 ml. Nigdy jakby nie mieliśmy reakcji takich, że coś tam jest nie tak, dlatego mówię, ja się po prostu nie boję i jestem gotowa mu dawać większe dawki. Taką historię, którą tutaj mam jeszcze z Adasiem związaną, to trochę przyspieszę, była ospa wietrzna. Ospa wietrzna chyba mieliśmy jakieś 4 lata. I słuchajcie, na ospę wietrzną zastosowałam, w ogóle nie wybrałam się do lekarza przede wszystkim, nie stosowałam żadnego antybiotyku. Jedynym produktem z apteki, który stosowałam przy ospie wietrznej, to była jakaś taka piętka, którą mi pani doktor wypisała zaprzyjaźniona, do której w ogóle, słuchajcie, pojechaliśmy do domu, żeby ona mi tylko potwierdziła, że to jest ospa, bo ja widziałam, że to jest ospa. To była taka piętka, która miała łagodzić mu drapanie. Ale jak się zaczęły pojawiać kropki, zastosowaliśmy przede wszystkim 4 borelisy, 3 proselekty, to dziennie, tak? 4 borelisy, 3 proselekty, witaminę C, tak jak mówię, szklanka dziennie i szklanka dziennie Duo Life dzień, czyli biała butelka, no i mówię, 25 do 50 noc. Ale chodzi o to, żeby właśnie tych flawonoidów z białej butelki, witaminy C, borelis i proselekt. Mało tego, robiłam papkę z jednej kapsułki, to było w ogóle fenomen, bo to zadziałało. Pamiętam, że kropki zaczęły się pojawiać w środę, a przestały się pojawiać w piątek. I zwykle jak to bywa, dzieci jak mają ospę, mają bardzo wysoką temperaturę. Mój Adaś miał maksymalnie 38,5 i to była jedna noc. Zmalowaliśmy wszystkie kropki borelisem, taką papką z jednej kapsułki borelisa. Rozpuszczałam to w niewielkiej ilości wody, dosłownie, żeby się z tego zrobiła papka i smarowałam każdą kropkę. Dlaczego? Bo ospa jest wirusowa, a borelis jest przeciwwirusowy. I jak kropki zaczęłyby, słuchajcie, wyskakiwać w środę i myśmy taką dawkę uderzeniową kapsułek plus smarowanie zastosowali w środę, w piątek wszystko się zatrzymało. Z niektórych większych krostek ma takie, wiecie, małe blizny, ale kropek miał naprawdę bardzo mało. Uniknęliśmy antybiotyków, lekarza, wizyty w przychodni, bo to była jakaś zima, śnieg, bo ja powiedziałam, że w ogóle nie pójdę do żadnego lekarza. To jest historia mojego Adasia. To wszystkie te produkty, które są, stosuję. Dokładam jeszcze syrop San Vital w takich rzeczywiście sytuacjach, gdzie już widzę, że Adaś naprawdę potrzebuje ekstra wzmocnienia, to dokładam, tam był taki syrop San Vital dla dzieci z piękną żyrafą, 5 do 10 ml dziennie, tam pewnie 2 razy po 5 ml. Mam jeszcze historię ze swoją starszą córką, która dzisiaj ma 13 lat, ale mam takie dwie z nią historie, słuchajcie, 2 razy w ogóle ma bardzo wysoką odporność, jakby wrodzoną, z mlekiem moim ją wyssała. I 2 razy miała anginę paciorkowcową. Angina, czyli wiecie, migdałki, nie może mówić, a jeszcze był paciorkowiec, czyli całe podniebienie miała w kropkach. Tragedia, można powiedzieć. I powiedziałam sobie, nie pójdę do lekarza. Zaparłam się. Pamiętam, że mój tata za drugim razem mówił, idź do lekarza. Ja mówię, poczekaj. Ja najpierw spróbuję swoje produkty, a później pójdę do lekarza. I ponieważ ona już jakby była duża, bo to miała takie akcje chyba jak miała 11-12 lat, zastosowałam u niej dawkę praktycznie dla dorosłego, czyli 6 borelisów, 6 borelis pro, dałam jej 4 pro select i tak samo było z witaminą C. To była cała szklanka i cała szklanka Duo Life dzień. I ona, słuchajcie, po 2 dniach naprawdę zniknęła jej ta angina. Ja byłam w szoku, wiecie, bo pierwszym razem, no dobra, to przypadek, udało się, ale jak po drugim razem to potwierdziłam, to stwierdziłam, że rzeczywiście naprawdę jakby produkty działają, tak? I dlaczego ja podaję też takie wysokie dawki? Bo
kluczem, to co ja na przykład na sobie jakby spróbowałam, ale spróbowałam to na dzieciach, wysokie dawki na samym początku rozwijania się jakiejkolwiek choroby, czy przeziębienia, czy jakieś wirusówki, dają najlepsze wyniki, tak? Ja wypracowałam, tak jak mówię, takie dawki u swoich dzieci i one działają. Mega historie, Aniu, mega historie, naprawdę, po prostu, wiesz, ta angina, ta ospa, to są bardzo popularne tak. Historie i częste spotykane u dzieci, właśnie bardzo związane z odpornością, także super, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja myślę, że tutaj wszystko jasno powiedziałaś. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję. Rzeczywiście Borelis można, słuchajcie, używać też zewnętrznie, taka informacja, także na wszelkiego rodzaju właśnie, czy opryszczki, czy jakieś takie właśnie też zmiany skórne, to jak najbardziej wirusowe, tak, opryszczka też jest wirusem. To jak najbardziej można, słuchajcie, stosować. Ania, przypomnę, jest biologiem, więc też jest to super, że ma to doświadczenie i tą wiedzę na temat składników i składu. Także wiecie, no jeśli Ania, biolog, podaje tego typu produkty, no to znaczy, że ona naprawdę wie na temat składów. Aniu, dziękuję Ci bardzo. Na razie, o tutaj ktoś pisze też Borelis na trądzik. Przechodzimy płynnie do kolejnej osoby. Mamy ze sobą Kasię. Moją też tutaj z Torunia w ogóle przyjaciółkę. Jest dobrze, witamy Cię, Kasiu. Hej, witam, witam wszystkich, dobry wieczór. Ja do Was będę przemawiać pierwszy raz, jest to mój całkowity debiut na Zoomie. Nigdy w życiu nie przemawiałam, w ogóle nigdy w życiu do więcej niż kilku osób nie przemawiałam, więc w ogóle czuję się tutaj zaszczycona, że zostałam wywołana. A jestem tutaj, żeby opowiedzieć o tym, jak radzimy sobie w domu z dziećmi z przeziębieniami, bo u nas tylko takowe choroby występują. Od początku. Duo Life poznałam właściwie już na samym początku, bo 5 lat temu, więc mamy to szczęście, że moje dzieci nie znają w ogóle leków aptecznych, w ogóle nigdy nie korzystały z tego typu specyfików. No i jak już wspomniałam, leczymy tylko przeziębienia. Pierwsze takie wystąpiły u nas, kiedy mój syn miał niespełna 2 lata. Jakiś tam katar się zaczął, wobec czego postanowiłam wypróbować pierwsze co Borelis z polecenia przez Darka Mietnickiego, więc dziękuję bardzo. I ten Borelis podawałam w dawkach takich po pół kapsułki, pół rano, pół wieczorem, dodawałam mu do wody i on to sobie po prostu tam w kilkanaście minut wypijał, rano i wieczorem. No i taki katarek u nas trwał bodajże 3 dni. I na tym było koniec. W ogóle przygody z katarkami na dłuższy czas. Kolejne zaczęły się w przedszkolu. Kiedy miał 3 lata, poszedł do przedszkola, no i zaczęło się troszeczkę tam więcej katarków. Z każdym radziliśmy sobie podobnie, niewielkimi dawkami Borelisa. Aż w końcu pojawiło się większe przeziębienie. Miał wtedy 3 lata i 3 miesiące bodajże. Zaraził się w przedszkolu od chłopca, jak się później okazało, chorego na zapalenie oskrzeli. To było zapalenie oskrzeli, tam później rodzice się przyznali, że posłali synka z taką już groźniejszą chorobą do przedszkola, bo nie mieli co z nim zrobić, więc go tak po prostu puścili. No i mój synek złapał, w sumie nie wiem, czy zapalenie oskrzeli, bo poszliśmy do lekarza nawet go osłuchać, bo kaszel był dosyć mocny. Lekarz nic osłuchowo nie słyszał, ale postanowił na wszelki wypadek zapisać antybiotyk i sterydy do inhalacji. Oczywiście no, na początku w ogóle nie wzięliśmy tego pod uwagę. Synek jak osłuchowo był czysty, uznaliśmy, że okej, mamy drogę wolną, żeby działać sobie po swojemu, powiedzmy. I dalej leczyliśmy go tylko już większymi dawkami Borelis. Dawałam mu całą kapsułkę rano, dawałam mu w ciągu dnia jeszcze kapsułkę Proselect i wieczorem znowu kapsułkę Borelis. Kolejnego dnia było takie jakby troszeczkę pogorszenie, uznałam, że to jest pogorszenie ozdrowieńcze, więc tylko zwiększyłam dawkę, dałam mu 2 Borelisy rano, 1 Proselect w południe i 1 Borelis wieczorem. Wystąpiła wtedy gorączka, która utrzymywała się przez całą noc, taka 38 z kawałkiem do 39 i następnego dnia było o wiele, wiele lepiej. Kolejne gdzieś tam powiedzmy 2-3 dni chyba podawałam
już mniejsze dawki Borelis i to sobie tak stopniowo, sukcesywnie ustępowało i synek wracał do zdrowia. I nic większego nie mamy na sumieniu. Oprócz tego jeszcze młodszy super. Syn. Któregoś razu, młodszy syn, mam jeszcze tak, młodszego syna półtorarocznego, który raz kiedyś tam załapał też jakiś katarek i kaszelek od starszego. No i tak podobnie tutaj działaliśmy. Pół kapsułki Borelis rano, pół wieczorem. Wtedy synek miał niespełna rok, więc nawet się obawiałam, że może nawet trochę za duża dawka, bo to jeszcze niespełna roczne dziecko. No ale no jakby nie ma skutków ubocznych. Wolałam to zdecydowanie niż specyfiki apteczne, nawet jakieś delikatniejsze. I też było to 2-3 dni podawania właśnie Borelis w takiej dawce. Potem, jako że karmię piersią, już tylko ja przyjmowałam sobie kapsułkę rano, kapsułkę wieczorem. Do tego też gdzieś tam w ciągu dnia sobie łykałam Proselect, po to, żeby tylko to gdzieś tam z moim pokarmem przeszło. No i synek wyzdrowiał w kilka dni i świetnie się trzymają. Do dzisiaj są zdrowymi, silnymi chłopakami. Odporność jest naprawdę wzorowa. Gdzieś tam czasami podajemy San Vital, ten syrop kupujemy i starszy synek go bierze, z racji tego, że chodzi do przedszkola, że bywa różnie, to takie tam niewielkie dawki, niecałe 5 ml dziennie sobie bierze w takim sezonie jesiennym. No i to tyle. I serdecznie, z całego serca wszystkim polecam stosowanie jak najbardziej u swoich dzieci, u siebie, bo to działa i to jest bezpieczne. I na zdrowie. Super, Kasiuniu, bardzo Ci dziękuję. Dzięki. To mi się bardzo podobało, słuchajcie, że przepisany antybiotyk i sterydy, a tak na wszelki wypadek, nie? Tak. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, dzięki Kasiu, że antybiotyki i sterydy, czyli jeszcze silniejsze antybiotyki, mają straszny wpływ na ludzki organizm i po prostu, słuchajcie, no wręcz dewastacyjny na wątrobę. Doktor Kardasz mówi, że po kuracji antybiotykowej organizm nawet rok czasu potrzebuje, aby uzupełnić te wybite, dobre, pożyteczne bakterie, które stoją na straży naszej odporności, odporności naszych dzieci. Także powiem Wam, przeraża mnie czasami, kiedy słyszę, że są jeszcze osoby, które tak lekką ręką przepisują właśnie takie poważne leki jak antybiotyki. A dwa, tutaj Kasia powiedziała bardzo ważną rzecz a propos gorączki. Słuchajcie, gorączka to jest bardzo dobra rzecz. Najgorsze, co można robić, to zbijać gorączkę i stosować leki na zbijanie gorączki. Mówimy o gorączce, która powiedzmy występuje do 3-5 dni, tak? Bo jeśli utrzymuje się dłużej, może być to jakaś rzeczywiście poważniejsza sprawa. Natomiast słuchajcie, gorączka to jest po prostu błogosławieństwo, to jest mechanizm obronny organizmu, który podnosząc temperaturę w komórkach wybija właśnie patogeny. Także to gorączka jest bardzo dobrym objawem tego, że organizm jest silny i że walczy, tak? Super. Mamy, słuchajcie, Basię, która ma historię wspaniałą tutaj synka. No wspaniale ona się skończyła, chociaż zaczęła się nie do końca dobrze, bo właśnie posłany do przedszkola, no non-stop chorował i lekarze nie mieli już na niego pomysłu. Także Basiu, oddaję Ci mikrofon i słuchamy Cię. Dzięki wielkie, Darku. Witajcie wszyscy, Basia Sadowska z tej strony. Bardzo mi miło, że mogę Wam opowiedzieć naszą historię. Zaczęła się bardzo prozaicznie. Nasz Tymek poszedł do przedszkola mając 2,5 roku, więc dosyć szybko zaczął tą swoją przygodę. No i tak się zaczęło. Zaczął chorować co 2 tygodnie. Nie były to jakieś tam spektakularne rzeczy, bo zaczynało się zwykle katarem. Potem gdzieś to przechodziło w jakiś taki niezaciekawy kaszel. No i chodziliśmy do standardowej pani pediatry, która przepisywała nam standardowe tony syropków. Fajne było to, że akurat nasza pediatra gdzieś tam nie wciskała nam na siłę tych antybiotyków. No ale niestety w związku z tym, że jest taką raczej wziętą w naszym małym miasteczku lekarką, no dosyć często nie udawało nam się do niej dostać. W związku z tym no chodziliśmy, gdzie było miejsce. Więc raz też miałam taką sytuację z antybiotykiem, o którym Kasia wcześniej też opowiadała. Pani doktor przepisała nam inna, nie nasza, jakieś tam znowu syropki i mówi, a jeszcze tutaj profilaktycznie przepiszemy zawiesinkę. Szczerze powiedziawszy, jakoś tak w pierwszym momencie do mnie nie dotarło, o co jej chodzi.
Potem mówię, ale zawiesinkę, pani doktor, co pani ma na myśli? No, antybiotyczek. Jak to usłyszałam, to po prostu ścierpłam i poprosiłam panią doktor, żeby mi udowodniła, że mój syn potrzebuje antybiotyku. Nie podobało jej się to bardzo. Wysłała nas na badania krwi, okazało się, że syn ma zakażenie wirusowe, nie bakteryjne, więc antybiotyk potrzebny nie był. Zaczęliśmy stosować różne rzeczy, jakieś diety odśluzowujące organizm, bez glutenu, bez mąki pszennej w sumie, bez mleka, bez cukru. To pomagało na chwilę. Młody był co 2 tygodnie chory. Mogłam kalendarz układać sobie według tego, jak chorował nasz syn. No było to bardzo uciążliwe, szczególnie, że wtedy pracowałam na etacie, w związku z tym mój kierownik pytał się mnie, Basia, o co chodzi, czemu ty bierzesz wolne co 2 tygodnie. No ale jakoś trzeba było to sobie poustawiać. Potem dostałam polecenie do lekarki, która jest lekarzem medycyny, ale zajmuje się głównie homeopatią. Pojechaliśmy do niej, przeszliśmy na leczenie homeopatyczne. No i chorowanie się jakby zmniejszyło w intensywności, bo te jego katarko-kaszelki, które sobie nazwałam tak roboczo, przechodziły czasem w zapaleniu skrzeli, raz w zapalenie płuc, więc gdzieś tam też się to, robiło się to i bardziej intensywne. Natomiast przy tym leczeniu homeopatycznym ta intensywność była zdecydowanie mniejsza, ale była nadal co 2 tygodnie. W pewnym momencie, kiedy weszliśmy do gabinetu, pani doktor stwierdziła, znowu wy? No i stwierdziła, że jeżeli tak często do niej chodzimy, to znaczy, że ona nas źle leczy. Pomyślała, popatrzała w tą kartotekę syna, popatrzała na kalendarz i uwaga, powiedziała, on ma rubale. Ja mówię, no okej, tylko skąd pani doktor to wyczytała? A ona mówi, uwaga, no pochodzicie do mnie regularnie, pełnia nów. No wiecie, ja jestem osobą naprawdę otwartą, ale w tym momencie pomyślałam, nie no, teraz albo postawi tarota, albo wyciągnie kulę i zacznie wróżyć, bo to coś mi tu nie grało. Ona widząc moją konsternację na twarzy, mówi, no my rodzice XXI wieku nie bierzemy pod uwagę, że cała natura jest regulowana fazami księżyca, a przede wszystkim wzrosty pasożytów. One są najbardziej aktywne i najbardziej wyrastają w pełni i znów właśnie. No więc ufając pani doktor, postanowiliśmy się odrobaczyć. Pani doktor przepisała nam apteczną chemię. Jak przeczytałam w internecie, to możemy zrobić z wątrobą naszego syna tą chemią, to powiedziałam mężowi, że wolę, żeby miał te robale, bo po całej tej kuracji to będziemy musieli przeszczep wątroby mu zrobić. Ale zdecydowaliśmy się, pierwsze dawki dostał. Natomiast później dotarło do nas duo, polecone przez koleżankę, która gdzieś tam proponowała mi biznes, to dla mnie na tamten czas zupełnie byłam wtedy na nie, więc postanowiłam spróbować produktów. Zaczęliśmy w czerwcu taką 3-miesięczną kurację. Zaczęliśmy od Borelisa, którego podawaliśmy 2 kapsułki dziennie, jedną rano, jedną po południu. To miało na celu oczyszczenie organizmu z pasożytów, żeby pomóc te martwe pasożyty z tego organizmu wypłukać. Dostawał jeszcze 15 ml chlorofilu. A żeby uzupełnić wszystkie witaminy, mikroelementy, aminokwasy, dostawał Duolife dzień i noc. W dawkach połowę dawki dorosłego, bo młody miał wtedy już 4 lata, więc dostawał tak w granicach 12,5 ml. I kochani, w połowie lipca, czyli po 1,5 miesiąca kuracji, Tymoteusz do marca następnego roku nie miał nawet kataru. Dziecko, które chorowało co 2 tygodnie. Oczywiście kurację zakończyliśmy, 3-miesięczną. Na ten moment taką kurację robimy sobie co roku właśnie w wakacje. Na ten moment zaczęliśmy ostatni rok przedszkola, dzieciaki już zaczynają chorować naszego młodego wszędzie pełno. Jest epizod, który mamy zawsze w styczniu, pod koniec stycznia, początek lutego. Wtedy Tymoteusz ma 3-dniową takie przeziębienie i wtedy sobie radzimy witaminą C, Borelisem i Proselektem. Dostaje standardowe dawki, 2 kapsułki Proselekta, jeżeli katar tam jest jakiś większy, to dajemy mu 3 kapsułki, no i witamina C. Teraz też włączyliśmy witaminę C profilaktycznie, żeby
odbudować mu troszeczkę ten organizm. Natomiast to nasze chorowanie kończy się w 3 dniach. Mamy zdrowe dziecko, które jest szczęśliwe i nie musi się martwić, że musi opuszczać przedszkole czy treningi. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Przede wszystkim ten spokój ducha, że jak dziecko kichnie, to nie będzie miało zaraz zapalenia oskrzeli, tylko może gdzieś go w nosku po prostu zakręciło. Dzięki, Basiu, i to jest super to, co powiedziałaś na koniec, czyli właśnie, słuchajcie, ten spokój ducha. Rzeczywiście, to tak jest, że w momencie, kiedy nie tylko masz wiedzę, jakby dostęp do takiej wysokiej jakości produktów, które po prostu są bezpieczne i działają, ale też jesteś obecny na klubach zdrowego życia, na konferencjach, gdzie zdobywasz wiedzę od innych, czy to osób, które tak jak dzisiaj mamy rodziców, czy naszych biologów, farmaceutów, lekarzy, czyli ludzi, którzy naprawdę wiedzą bardzo dużo na temat zdrowia. Człowiek, słuchajcie, zaczyna zdobywając tę wiedzę czuć się bezpiecznie, bo rozumie, od czego zależy odporność. Rozumie, od czego zależy odporność. Słuchajcie, mamy ponad 240 osób, a przed nami jeszcze bardzo ekscytujące historie, bo, moi drodzy, będziemy mieli za chwilę historię związaną z zapaleniem górnych dróg oddechowych. Będziemy mieli historię związaną z wcześniakiem. Będziemy mieli historie związane z przeziębieniami, grypą i tutaj Wiola pyta o kaszel, więc też będzie o kaszlu. Będziemy mieli historię związaną z niedosłuchem, będziemy mieli historię związaną z alergiami, z gorączką, także moi drodzy, zostańcie z nami, bo jeszcze mamy sporo ciekawych historii przed nami. Mamy Angelikę i Angelika, moi drodzy, opowie historię swojego synka, właśnie zapaleń górnych dróg oddechowych. Bardzo ciekawa historia, także wysłuchajcie jej z wielką uwagą. Oddaję Ci głos. Dzięki, Darek. Cześć, kochani. Moja historia zaczęła się 2 miesiące temu, kiedy poznałam właśnie Kalisto. W sumie to było bardzo... O produktach dowiedziałam się przypadkowo, ponieważ nasza rozmowa dotyczyła czegoś innego, a to wyszło tak w trakcie rozmowy. I tak nieraz sama śmieję się do siebie, że chyba Bóg mi zesłał ją na swoją drogę, ponieważ wtedy w maju mój synek zachorował na zapalenie górnych dróg oddechowych. Pojawiły się biegunka, wymioty. Tak naprawdę lekarze nie wiedzieli, co mu dolega. Oczywiście zapisali mu antybiotyk. Potem dostał drugi antybiotyk. To nic nie pomagało. Wtedy ta odporność bardzo mu osłabła. Dostał wtedy też, żeby nie brać tych antybiotyków, to zapisali mu wziewnie sterydy i zawsze powiem szczerze, że to pomagało kiedyś, ale w tym wypadku mu to też nie pomogło. Nadal był ten katar i kaszel. I ja już powiem szczerze, że nie wiedziałam, co mam robić, bo nie mogłam zrobić mu wyników, bo on non-stop nam chorował. On po prostu też zmienił się, agresywny zrobił się taki po tych antybiotykach. W nocy często budził się z płaczem. My już też po prostu mieliśmy nerwy, bo wiadomo, no mąż do pracy, a no pamiętam, że to były naprawdę dla nas ciężkie chwile. Oprócz tego mój synek jest też alergikiem i często na jego na dłoniach, na nóżkach i na brzuszku gdzieś tam pojawiały się plamy. I wtedy po tym antybiotyku zauważyłam, że też rozlewają mu się usta, to znaczy, że były mocno czerwone i 0,5 centymetra większe. Powiem szczerze, że ograniczyliśmy również spotkania rodzinne, ponieważ została mu taka nałożona etykietka, że jest rozpieszczonym dzieckiem. No i też ograniczyłam ograniczyłam zakupy, bo po prostu był... No strasznie, był bardzo taki agresywny, wszystko go drażniło. No ja wiedziałam, że po prostu to nie jest kwestia wychowania, tylko to właśnie on się zmienił nagle po tych antybiotykach. No i właśnie tak jak mówiłam, poznałam Kalisto i między innymi poznałam też historię Wioli Polańskiej, która opowiedziała mi o swoim bratanku, który był podopiecznym fundacji TVN i też był alergikiem. Tak sobie właśnie wtedy pomyślałam, że skoro nic temu chłopczykowi nie pomagało, dopiero właśnie te produkty,
postanowiłam wtedy, że ja też skorzystam z tych produktów i zakupiłam Boleris Pro. Podaję nadal pół kapsułki do mleka. Bierzemy już to 2 miesiące i powiem Wam szczerze, że po trzech tygodniach, ja wcześniej nie mogłam zrobić mu wyników, bo cały czas był chory, i po trzech tygodniach zrobiłam mu pierwszy raz wyniki, bo wtedy był zdrowy. No i ta odporność, po prostu mu wtedy okazało się, że odporność ma bardzo kiepską. I powiem Wam szczerze, że teraz jak bierzemy to dwa miesiące, to ani razu jeszcze nie zachorował. Wcześniej jeszcze skarżył się też ciągle na ból brzuszka, teraz już tego nie ma. A rodzina po prostu po trzech tygodniach też mi się śmiać z tego chce, bo mówili, że on wyrósł i dlatego jest taki, że już nie jest taki agresywny. No dobrze, może i wyrósł, no ale no już nie rozlewają mu się usta, nie skarży się na ból brzuszka, nie ma żadnych po prostu jakichś tam plamek na ciele. Jest naprawdę spokojnym dzieckiem. Więc naprawdę, co jeszcze mogę powiedzieć, że bierzemy teraz też jeszcze od miesiąca witaminkę C. W sumie to by było na tyle. Polecam naprawdę te produkty z całego serducha każdemu. Super, bardzo Ci, Angeliko, dziękuję. Tak, moi drodzy, widzicie, to już to też pokazuje, jaka siła jest w tych produktach, że nawet stosując czasami na dzień dobry tylko jeden kierunkowy produkt, tak jak tutaj Borelis, już można zobaczyć tak spektakularne efekty. Oczywiście pełna kuracja, taka oczyszczająca, to jest połączenie Borelis z Proselectem, do tego Duo Life dzień i noc, żeby wzmocnić i wzbogacić ten organizm, mikroelementy, witaminy i tak dalej. To jest to, co my stosowaliśmy już stricte w przypadku konkretnie silnej alergii skórnej. Natomiast mamy na ten temat też całe nagranie, gdzie mamy, słuchajcie, historię różnych osób właśnie związane z alergiami typowo, ale takimi, wiecie, przypadki naprawdę, niektóre leczone przez 30 lat i mamy wtedy całe kuracje, dokładnie co było zawierane wtedy, nie tylko jeden produkt, bo trzeba zadziałać wielokierunkowo. Te historie mają dać też Wam, jeśli jesteś tu rodzicem, wiarę, że jest rozwiązanie. Warto sięgać, warto dawać sobie szansę. Nawet jak próbowałeś już 5, 10, 15, 20 rzeczy, daj sobie szansę, spróbuj kolejnej. Tak jak ja, przez 3 lata, wiecie, szukaliśmy rozwiązania na moje dziecko. Gdybym się zamknął i był, wiecie, ja już nic nie stosuję, nic nie działa, to nadal pewnie miałbym chore dziecko. Także trzeba być otwartym. Dobry wieczór, Izo, słychać Cię. Mamy fajną historię tutaj właśnie wcześniaka, córeczki, także oddaję Tobie głos. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Izabela Górny. Ze mną jest właśnie mój wcześniak. Dobry wieczór. Przepraszam, ale jestem trochę stremowana, bo jeszcze nie wypowiadałam się przed tak dużą publicznością, można powiedzieć. Basia ma w tej chwili 7 lat. Produkty Duo poznałyśmy rok temu. Natomiast od początku. Ze względu na to, że Basia jest skrajnym wcześniakiem i miała problemy z jelitami od urodzenia, borykała się z zaparciami, bardzo silnymi zaparciami. Pójście do toalety na tak zwaną dwójeczkę, to był jeden wielki koszmar. Krzyk, płacz, zgrzytanie zębami, prośby, groźby, szantaże, tragedia. Po tydzień, po dwa dziecko mi się kompletnie nie wypróżniało. Przerobiłyśmy wszystkie pro i prebiotyki dostępne na rynku. Łącznie z tym, że będąc cały czas w kontakcie z telefonicznym z naszą pediatrą, która w naszym mieście specjalizuje się, jeżeli chodzi o wcześniaki i prowadzenie ich przez dalsze lata życia. Jak tylko znalazła gdzieś w internecie, nawet na zagranicznych stronach, jakikolwiek nowy probiotyk, który się pojawił na rynku, zaraz dzwoniła, umawiałyśmy się, jeżeli ja sama osobiście nie miałam możliwości kupienia, to w tym momencie ona mi sprowadzała ten probiotyk z zagranicy, żebyśmy tylko mogły wypróbować. Nie zliczę pieniędzy, które straciłam na dietetyków, bo miała Basia układane diety. Cały czas praktycznie była na diecie wysokoresztkowej,
która teoretycznie troszkę tam pomagała, natomiast to powodowało z kolei inne dolegliwości. Produkty DuoLife tak naprawdę zaczęłyśmy stosować z całkiem innej przyczyny, ponieważ Basia jako wcześniak ma również problemy troszeczkę z zaburzeniami sensorycznymi i ma nadwrażliwość dźwiękową, problemy z koncentracją. Jak rok temu poznałam Basię Skudrzyk, zaproponowała mi zestaw Dzień i Noc, który miał nam pomóc przede wszystkim z zasypianiem. I tutaj zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy, ponieważ po miesiącu Basia przestała narzekać na ból głowy po przyjściu z przedszkola, zaczęła się lepiej koncentrować na swoich zadaniach, zaczęła mi zasypiać dosłownie w 5 minut, a wcześniej to potrafiła nawet 1,5 godziny się męczyć. Postanowiłam wypróbować inne produkty i wypróbowaliśmy Boleris Pro. Pierwszy miesiąc, 2 kapsułki rano i wieczorem, po jednej, i już po 3 tygodniach moje dziecko dostało strasznego kataru. Tak jej się nos zablokował, że płakała, że się udusi, bo nie może oddychać. Zastosowałam wtedy witaminę C i w ciągu 3 tygodni nie wiem, co to było. Powiem wam szczerze, nie wiem, co to było, ale to, co wylazło jej z nosa, to chyba było wszystko, co jej do tej pory przez te wszystkie lata siedziało w organizmie. Brązowo, zielono, czarne gluty przez cały weekend wychodziły jej z nosa. Dosłownie można powiedzieć, że 24 na dobę. Po tych 3 dniach katar się skończył, a moje dziecko zaczęło chodzić normalnie do ubikacji. I robi to do dzisiaj. I nie musimy już szukać żadnych probiotyków i prebiotyków za granicą, tylko po prostu cały czas moje dziecko chodzi do tej pory do ubikacji, mimo to, że kuracja Bolerisem trwała 3 miesiące. W pierwszym miesiącu po 2 kapsułki, 1 rano i wieczorem, a kolejne 2 miesiące już tylko po 1. To było po prostu niesamowite. Ja długo w to nie wierzyłam. Ja cały czas myślałam, że to jest kolejna jakaś tam chwilowa poprawa i za chwilę znowu będzie to samo. Znowu będzie powtórka z rozrywki. Nie ma. To się zadziało w styczniu, mamy wrzesień, moje dziecko w tej chwili po prostu sobie idzie do ubikacji, robi swoje i wychodzi i nie ma płaczu, nie ma bólu, nie ma krzyku. No po prostu, tak po prostu. Cały czas jesteśmy na duo noc i duo dzień i noc. Co najlepsze, mojemu dziecku przestała dokuczać na co dzień nadwrażliwość dźwiękowa. To było też bardzo fajne, ponieważ w momencie, kiedy jej te jelita się odblokowały, kiedy zaczęła się normalnie wypróżniać, inne problemy też zaczęły zanikać. I to jest takie jakieś... ja powiem wam szczerze, że ja bardzo sceptycznie podchodziłam do tych produktów, jak je poznałam, no bo mi się wydawało takie, no tyle lat się męczymy, nic nam nie pomaga, no to czy to nam znowu pomoże? No, potraktowałyśmy to jako kolejne doświadczenie, kolejną próbę. No, ale efekty są naprawdę piorunujące. Basia w tej chwili, nawet jeżeli zdarzy się jakiś wirus gdzieś po drodze do tej pory w przedszkolu, czy teraz od września w szkole, jelitówka na przykład. Zmuli ją wieczorem, zwiększy jej dawkę duo dzień do normalnej takiej dorosłej dawki, bo na co dzień bierze 12,5 ml. Na drugi dzień już jest okej. Okay. Moje dziecko idzie z powrotem, czy do przedszkola, czy teraz już do szkoły. I nie ma z tym problemu. Powiem wam szczerze, że od października zeszłego roku do końca swojego przedszkola, czyli do sierpnia, moja córka miała największą frekwencję w przedszkolu. Wow, Izuniu, bardzo ci dziękuję za tę niesamowitą historię. Oczywiście dla rodzica nawet katar u dziecka czy gorączka, tak jak tutaj na czacie niektóre osoby pisały, jest też niepokojąca, jest czymś, co się przeżywa. Ale trudno sobie wyobrazić, co ty musiałaś przeżywać przez te lata i to jest niesamowite, że po prostu masz teraz taką historię do opowiedzenia i że ta historia właśnie w ten sposób się kończy, bo tak jak mówisz, żadne choroby tutaj, wszystko odeszło, nic nie powraca. Ja wierzę, że ta historia właśnie tego trudnego dzieciństwa jest skończona. Przechodzimy do kolejnej historii. Słuchajcie, bardzo ciekawa historia. Paulina opowie, uwaga, o szkarlatynie. Więc Paulinko, ja już cię tutaj szukam. Jesteś, okej, witamy cię i oddaję ci mikrofon. No chciałabym wam tutaj opowiedzieć taką historię związaną ze szkarlatyną, bo pod tymi wszystkimi przeziębieniami, pod tymi wszystkimi gorączkami, anginami, astmy,
nawet z tmami, alergiami i tutaj zapaleniem oskrzeli dokładnie mogę się podpisać obiema rękami. Dodam jeszcze tutaj u mnie w historii rotawirusy i bielitówki, biegunki, wszystko to, żeśmy przeszli. Każdy, kto mnie zna, czy teraz, czy wcześniej, to na pewno wie, że jestem bardzo osobą dociekliwą i zawsze zadawałam pytanie dlaczego. I pierwsze moje, postawiłam sobie to taki punkt honoru, żeby po prostu rozumieć dlaczego to coś, co się dzieje w organizmie moich dzieci, to się wydarza. I dzięki konferencjom Żyję Świadomie, które się odbywają już naprawdę w całej Polsce, ja naprawdę zaczęłam po prostu rozumieć, dlaczego u moich dzieci alergia się pojawiła, dlaczego astma się pojawiła, co mam robić, jak pracować z ich organizmem, żeby po prostu ten organizm, żeby budować ich odporność. I też rozumiem, że to jest proces. I naprawdę z niesamowitą taką ciekawością czekam na ten rok przedszkolny u moich dzieci, bo jestem niesamowicie ciekawa, bo obserwuję z roku na rok akurat Ulę, a Gabryś poszedł pierwszy rok do przedszkola. I nim powiem o szkarlatynie, to powiem wam dosłownie news z dzisiaj i z wczoraj. Po prostu pani przedszkolanka była niesamowicie zaskoczona. Mam nadzieję, że podeślę jej ten materiał, to od razu pozdrawiam. Ale wczoraj zaczął mu się katar, dosłownie po prostu polał mu się ten katar tak, że po prostu cały dzień chodził i tylko po prostu ten rękach wycierał. I mówię tak, okej, dobra, no to tak, witamina C parę razy dziennie, co najmniej po takim dużym kielonie, a ma 3 latka. Boralis 2 razy dziennie, rano i wieczorem. I Sanvital, no tak raz dziennie, 2 razy dziennie, jak jest jakaś taka większa awaria. Ale tutaj dosłownie 2 dni to były. Zaczęłam im dawać w tym okresie takim właśnie przeziębieniowym witaminę C. Tylko witaminę C raz dziennie i raz dziennie Sanvital, no ale dołożyłam przy tym jeszcze katarku Borelis. Dosłownie jeden dzień, naprawdę to trwało jeden dzień, sama do końca nie wierzyłam, że katar będzie trwał jeden dzień, bo wiele osób mówi, że katar leczony trwa 7 dni i nieleczony też trwa 7 dni, a tutaj się naprawdę okazało jeden dzień. Pani w przedszkolu dzisiaj powiedziała: o, ja myślałam, że Gabryś się rozłoży, a ja powiedziałam: o, a Gabryś wstał bez kataru. Dzisiaj naprawdę Gabryś jest bez kataru, jeden dzień trwało to. Także od razu była bardzo zaciekawiona i zainteresowana tym, bo jej dzieci już są chore po 2 tygodniach chodzenia do przedszkola. Ale miałam mówić o szkarlatynie, bardzo, no trudno jakby to powiedzieć naprawdę w paru zdaniach, ale wiecie, ja za każdym razem, kiedy cokolwiek się przytrafia, oczywiście idę się diagnozować do lekarza, wysłuchuję to, co ma lekarz do powiedzenia, to, co przepisuje, bo musi przepisać według swojej procedury. I potem mówię tak, okej, to ja teraz sobie daję 2 dni i poczekam na wykupienie tej recepty. No i akurat jak przyszła do nas szkarlatyna, gdzie wszyscy są zaskoczeni, że w ogóle szkarlatyna w ogóle jeszcze istnieje. Sama byłam zaskoczona, zdziwiona i nawet nie wiedziałam, co to do końca jest. Ale rzeczywiście podniebienie, cała twarz i generalnie ciało w krostkach, wysoka gorączka, ból gardła. No i oczywiście ja w tym wszystkim mówię tak, co ja mam teraz robić? Co zastosowaliśmy? To oczywiście dzień i noc. Zwłaszcza dzień, takie większe dawki. Witamina C, Sanvital oczywiście, także możecie sobie wyobrazić, jak to parę razy dziennie witaminę C najlepiej co godzinę podawać, to naprawdę to lodówka się cały czas otwierała. Zawsze daję sobie taki jeden dzień i jedną noc, a potem sprawdzam, jak po prostu dzieci moje, jak one po prostu reagują na te produkty. Jeśli widzę, że sytuacja jest ustabilizowana, jeśli widzę, że gorączka nie wzrasta, jeśli widzę, że ona jest na jednym poziomie, bądź też widzę, że zaczynają już następnego dnia biegać po całym domu, to po prostu widzę, że nie ma sensu do końca. I zawsze sobie daję tak, a to do wieczora jeszcze. Dobra, to zobaczymy do wieczora. Jak wieczorem jest okej, to mówię tak, no dobra, no to zobaczymy do rana. I najczęściej po jednym wieczorze, po jednym dniu i po jednej nocy gorączki, dość wysokiej, bo 39, na to też jest sposób,
żeby nie zbijać tych gorączek, żeby nie doprowadzać do tych 40 stopni, po prostu uważać z tym, to po prostu jest wysoka gorączka. Nawet czasami w nocy budzę, też podaję witaminę C. Zawsze tutaj w tym naprawdę dużym zaufaniu do siebie, do swojej intuicji, swojego podejścia. Sprawdzam i naprawdę 2 tygodnie oczywiście kwarantanny, no bo to już jest, to jest takie poważne zakażenie, podobnie jak, no jak choroba zakaźna, bo to jest po prostu choroba zakaźna. Także nikogo w domu, pilnowanie tego, co się je, nie jedzenia nabiału, nie jedzenia mięsa w tym czasie infekcji, bardzo ważne. I to, co stosowaliśmy, to mogę jeszcze raz powtórzyć, to było tak, bo i Gabryś, i Ula, była szkarlatyna u nich, to było tak średnio 3 razy dziennie Borealis, 3 razy dziennie Proselect, witamina C co godzina, ja nie wiem ile, ale to po kielonie, takim tym dużym, Duo na dzień, zawsze rano, zawsze wieczorem, no i San Vital gdzieś tam jeszcze z 3 razy dziennie, jeśli chodzi o szkarlatynę. Często nie widzimy, moi drodzy, jakby tych innych efektów. Zaczynamy używać tych produktów, organizm zaczyna się oczyszczać w sposób naturalny, a dopiero po jakimś czasie zauważamy, że wow, a to się jeszcze poprawiło, a to zniknęło. To tylko pokazuje właśnie siłę przede wszystkim, moi drodzy, tego produktu Duo Life Dzień i Noc, biała i czarna butelka, który jest produktem, który ma esencję po 13 składników, najwyższej jakości ekstrakty, silne ekstrakty z owoców, ziół i warzyw, skomponowane synergicznie, połączone w taki sposób, że organizm dostaje szwedzki stół i bierze sobie witaminy, mikroelementy i wszystkie biopierwiastki, które są potrzebne w każdej komórce jego ciała. I dlatego stosując ten fundament, tak, wspomagania organizmu, okazuje się, że my zaczynamy działać innymi też produktami kierunkowo, a nagle wiele różnych rzeczy zaczyna się prostować. I teraz kolejna historia, moi drodzy, jest właśnie takiej malutkiej dziewczynki. Osoby, które mają zupełnie takie malutkie dzieci, słuchajcie teraz, Marzenko, oddaję Tobie tutaj głos. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Marzena Pobisińska. Bardzo mi miło uczestniczyć w tym Zoomie, ponieważ jestem młodą mamą, 7-miesięcznej córeczki. Tak, moja córka ma 7 miesięcy, od września zaczęła chodzić do żłobka. Jesteśmy świeżo po przeziębieniu, ponieważ z soboty na niedzielę nasza córeczka miała gorączkę, kaszel i pojawił się katarek. Na drugi dzień postanowiłam zadzwonić i napisać do Ciebie, do Darku, do Wioli i upewnić się, co mogłabym takiemu dziecku podać. Jako młoda mama nie chciałam iść do lekarza, bo wiedziałam, że będzie się to na pewno wiązało z jakimś antybiotykiem, z inhalacjami, sterydami, więc wolałam tego uniknąć. Więc naszej córeczce podałam witaminę C, tak, witaminę C kieliszek. Następnie podałam jej pół kapsułki Borelisu, pół kapsułki Proselectu i łyżeczkę San Vitalu. I po 2 dniach nasza córeczka po prostu ozdrowiała. Nie była tylko 1 dzień w żłobku, bo chciałam ją profilaktycznie przytrzymać w domu, zaobserwować. No i do tej pory chodzi i po przeziębieniu po prostu, przeziębienia nie widać. A powiedz, Marzenko, podawałaś to było jednorazowo, czy co? Nie, podaję jej cały czas. Stwierdziliśmy z moim partnerem, że Borelis i Proselect będziemy jej dawać przez cały tydzień, bo tak jak antybiotyk daje się przez cały tydzień, więc na razie będziemy dawać Borelis i Proselect przez cały tydzień. San Vital będziemy jej podawać cały czas, chcemy właśnie skończyć tą buteleczkę, bo jak wiadomo w żłobku bardzo dużo dzieci choruje. No i witaminkę C standardowo codziennie podajemy. Super, super, Jeny, bardzo się cieszę. Mamy właśnie zamiar połączyć jej Duo Dzień i Noc. Tak, to na pewno wskazane, tak jak powiedziałem, bo jest to fundament po prostu, jeśli chodzi o
budowę w ogóle organizmu. Dziękuję Ci, Marzenko, super. Dziękuję. Super historia, zwłaszcza dla osób, które mają no właśnie dzieci w takim wieku, wczesno-przedszkolnym albo żłobek, tak? Także zobaczcie, również u takich dzieci można jak najbardziej to stosować. Ja tylko chcę powiedzieć, że to są historie, wiecie, indywidualne każdej z osób, ale my mamy również do dyspozycji infolinię medyczną, na której są nasi pediatrzy, lekarze, którzy też mogą poradzić w różnych sytuacjach. Tutaj Paulinka mówiła na przykład o jednej z naszych pań doktor, która jest na infolinii. Także każda osoba, która jest tutaj klubowiczem, jest w klubie, ma dostęp właśnie zupełnie bezpłatny do takiej infolinii. I moi drodzy, na zakończenie, żeby jeszcze to podsumować, to wszystkie te produkty, o których mówiliśmy, są tworzone w Polsce przez polskich lekarzy, farmaceutów, biologów. Tu macie niektórych z członków naszej Rady Naukowej. Fantastyczni ludzie, którzy mają ogromną wiedzę na temat zdrowia. Są robione złotym standardem, czyli właśnie zero konserwantów, zero GMO, szklane opakowania, tylko kompletne składniki, więc absolutnie najwyższa gwarancja czystości produktu. Te nagrody i certyfikaty nie wzięły się znikąd, to jest kilkadziesiąt nagród, certyfikatów mówią same za siebie o jakości tych produktów i bezpieczeństwie, bo dla nas rodziców to jest ważne. Masa partnerów, jeśli chodzi o kluby sportowe, wiecie, sportowcy potrzebują mieć zdrowie no na jeszcze wyższym poziomie niż nasze dzieci. Masa znanych celebrytów i twarzy z telewizji, które mówią o tych produktach. Media, wiecie, znane magazyny, Viva, Uroda, Pani Domu, Przyjaciółka i tak dalej. To nie są magazyny, gdzie jest artykuł sponsorowany. Nie, oni o nas piszą, bo jest o nas bardzo głośno. Bo mamy naprawdę w Polsce czym się zachwycać i czym się pokazać. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak wejdziecie do Empiku, jeśli będziecie jutro albo w najbliższych dniach w Empiku, szukajcie też naszego DuoLife Magazine, gdzie macie dużo informacji związanych właśnie też z samą firmą. I na koniec powiem Wam, że jeśli jest tutaj ktoś, kto nie ma jeszcze dostępu do produktów, to najlepiej właśnie skierować się do osoby, która zaprosiła Ciebie na ten webinar z dwóch powodów. Po pierwsze, ta osoba ma największą wiedzę na temat tych produktów, czyli będzie w stanie jeszcze powiedzieć Ci, jakie dawki, będzie w stanie w trakcie kuracji zadzwonić na infolinię i dowiedzieć się jeszcze rzeczy różnych, jak będą jakieś w trakcie kuracji wynikną. Więc to jest pierwsze, dlaczego warto zwrócić się do osoby, która Ciebie zaprosiła. A po drugie, ta osoba, która Ciebie zaprosiła, ma możliwość również właśnie dać Tobie lepsze ceny na te produkty. Więc po co kupować te produkty drożej i z niewiadomego źródła, jak możesz te produkty kupić w preferowanych cenach i od osoby, którą znasz i jeszcze od osoby, która nie tylko jakby da Tobie dostęp do tych produktów w dobrych cenach, ale też poprowadzi Cię i pomoże Tobie właśnie w trakcie całej kuracji. Także na koniec chcę Wam powiedzieć, że mamy kampanię Żyje Świadomie, która jest w całej Polsce i możecie również przyjść na takie stacjonarne konferencje w różnych miastach w Polsce. Tam są nasi lekarze, farmaceuci, biolodzy i możecie od nich posłuchać ogólnie o odporności, o tym, o organizmie, o tym, skąd biorą się choroby, jak im przeciwdziałać. Także Wasz znajomy też ma adres do strony kampanii, gdzie można zobaczyć wykaz wszystkich miast i dat, gdzie najbliższe konferencje się będą odbywały. A ja zapraszam wszystkich 5 października do Łodzi na konferencję całodniową Healthy Day, na której będzie kilkunastu prelegentów opowiadało przez cały dzień na scenie na temat zdrowia i tam będą przekazane takie informacje, które no normalnie trzeba byłoby zdobywać, nie wiem, w ciągu najbliższego pół roku, więc można uczestniczyć przez najbliższe pół roku w różnych rodzajach konferencjach albo pojechać 5 października na jeden dzień i w ciągu jednego dnia, moi drodzy, swoją wiedzę na temat zdrowia pogłębić o dosłownie miesiące i wrócić z nie tylko jakby taką informacją, co działa, ale też informacją, dlaczego to tak działa. I naprawdę powiem Wam, ja po tych konferencjach to no, czasami no, w zasadzie czuję się trochę jak taki naturopata,
bo nic nie jest w stanie mnie zaszkodzić, jeśli chodzi o choroby i organizm moich dzieci, mój, dorosłych, bo po prostu to naprawdę nie jest fizyka kwantowa i nic skomplikowanego. Są proste rzeczy, wzmacnianie odporności. Także wielu ekspertów, możliwość, wiecie, przeprowadzenia skanu zdrowia, dużo praktycznych informacji z tych 5 elementów, czyli będzie i o odżywianiu, i o ruchu, i o suplementacji, i o oczyszczaniu, i o pracy ze stresem. Gorąco zapraszam Was na stronę fundacji WHLF.eu. Tam zapiszecie się i na Healthy Day, i na konferencję Żyje Świadomie w całej Polsce. A to były Kluby Zdrowego Życia. I serdecznie wszystkim dziękuję za udział. Będziecie mieli nagranie dostępne w internecie i są również, przypominam, inne nagrania związane z alergiami, nowotworami, chorobami tarczycy, kosmetologią, jakby suplementacją w ciąży i wiele, wiele innych. Zgłoście się do osoby, która Was zaprosiła. Dziękuję wszystkim osobom, które się wypowiadały. Dzięki wielkie za Waszą wytrwałość i za Wasze zaangażowanie.